jak rozmawiać z narcyzem, jakich zwrotów używać, bo to też jest ważne. Ja mówiłam Wam wcześniej, jak konfrontować narcyza czy osobę zaburzoną, ale są pewne zwroty, które można wykorzystać w takiej rozmowie. Musimy pamiętać o tym, że narcyz to jest tak naprawdę dziecko. Emocjonalnie jest to dziecko. Kilkuletnie. I przypomnijmy sobie, jak rozmawiamy z dziećmi kilkuletnimi. Kiedy dziecko się przy czymś upiera, stawia na swoim, próbuje narzucić swoją opinię. I wiemy na pewno, że jest w błędzie. I to jest dokładnie taka sytuacja z narcyzem. Mamy niezbite dowody, mamy napisane czarno na białym. 2 + 2 = 4. Rzecz udowodniona, pewnie jesteśmy na 100%, ale narcyz upiera się przy swoim. Jakich zwrotów używać? Udowodnij, że się mylę. Pokaż, gdzie to jest napisane, gdzie to przeczytałeś, kto to powiedział, gdzie to usłyszałeś, na którym uniwersytecie studiowałeś. Konkrety, zadawaj konkretne pytania. Jeżeli narcyz mówi Tobie na samym początku znajomości i masz podejrzenia, bo taki jest słodka gadka, mówi o sobie w samych superlatywach. I teraz można podejść takiego narcyza właśnie, pytając o konkrety. Czyli jeżeli mówi Wam, no studiował medycynę, studiował prawo, dlatego on wie, to teraz zapytaj się go, na którym uniwersytecie, jak długo studiowałeś, czy ukończyłeś, z czego zdawałeś maturę. Konkrety. Bądźcie dociekliwi. Zobaczycie, że narcyz zacznie gubić się w swoich zeznaniach. On będzie używał takiej zupy słów. Będzie to próba jakby zmylenia Was, zmiany tematu. Będzie próbował manipulować, obracać kota ogonem, że on tego nie powiedział, że źle zrozumiałeś go, czy zrozumiałaś go. No i wtedy złapiecie go na tym właśnie uczynku.